Ja widzę, że chyba wam się zaczęło naprawdę bardzo nudzić na moim kanale, bo coraz częściej wymagacie ode mnie, żebym coraz częściej dawał odcinki z tego Raymana Redemption i chyba nie szanujecie mojej psychiki w tym wypadku. No ale no dobra, skoro już tak bardzo chcecie tej serii, to dostaniecie tego Raymana Redemption. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Rayman Redemption. Ostatnim razem zaliczyliśmy sobie, powiedzmy, że na 100% Eraser Planes oraz zaczęliśmy sobie Art Block. Taki w sumie ekskluzywny poziom tylko i wyłącznie dla Raymana Redemption. Dzisiaj prawdopodobnie skupimy się na Pencil Pentathlon i jak starczy czasu, to jeszcze sobie przejdziemy Space Mama Crater, ale nie obiecuję, dlatego że podejrzewam, że Pencil Pentathlon będzie dosyć długim poziomem, więc bez zbędnego przedłużenia, let's do the fuck it shit, jakby to powiedział Zakol. Znowu mamy Raymona Lizę. A co głosy w mojej głowie powiedzą? Nic. Jak to nic? Dobrze. No i w taki oto sposób, na razie, kuźwa mać. Najgorsze jest to, że dopiero level zaczęliśmy, a ja już takie fejle, kurde. Ty czekajcie, czy to czasem nie działało na takiej... O, dokładnie, to tak działało. Widzicie, to w sumie nawet dobrze, że zginąłem jak taki ostatni lemming. No i teraz będziemy sobie skakali po długopisach. Mogłem się rozpędzić w sumie. Czemu ja z tego nie skorzystałem? Pamiętacie, jak ja wam mówiłem odnośnie Game Overa? Coś czuję, że Picture City to właśnie będzie ten świat, gdzie z Game Overujemy. I nie wiem, dlaczego z przyzwyczajenia wcisnąłem kółko, żeby wywołać szybki, wiecie, żeby Rayman zaczął biegać, bo technicznie, no to w wersji na PS1 tak było, w sensie w oryginalnym Raymanie jedynce. Nie Raymanu. O! I ta piękna muzyka w tle! Ojejku! Ona jest czadowa, świetna! Jedyna w swoim rodzaju! Oczywiście to kółko, które w sumie ułatwi nam dostanie się do góry. Na pewno bardziej niż to fioletowe kółko albo po prostu fioletowy lum. Nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest fioletowy lum i tyle. Troszeczkę ułatwiona sekwencja, nie powiem, że nie. Jestem tylko ciekaw, czy coś z tyłu się pojawiło, czy to jest na zasadzie takiej, że już się tam nic nie pojawiło i mogę iść sobie dalej. Bo wiem, że w wersji na PC oryginalnego Raymana 1, to tutaj tam u góry by się klatka pojawiła. Pamiętam to doskonale. Z mojego let's playa i ogólnie z tego, jak sobie grałem kiedyś tam w Raymana. Kiedy to było? 4 lata temu ostatni raz grałem, czyli wtedy, kiedy let's play robiłem. Dobra, tutaj nie widzę, żebyśmy mieli wróżkę zmniejszającą, co mnie bardzo niepokoi, bo nie wiem, czy tam czegoś nie pominąłem. I lecimy. A może spróbować by tak dostać się tam do góry? Właśnie, widzicie to? Patrzcie, jakie 300 IQ. Ale wpysk dostał, dobra. Walić cię, frajerze, na głupi ryj. O. I co? To tyle? A nie, tam już jest wróżka. Tam jest wróżka pomniejszająca. Schodzimy sobie w dół. Troszeczkę pokręcone to... Pokręcenie to zrobione, kurde. Pokręcone to trochę wszystko. A, i teraz tu klatka się pojawiła. No, mogłem się domyśleć. Ale hej, może jest szansa, że wszystkie klatki zdobędziemy w Picture City. Co byłoby spoko, bo w sumie jedyne, do czego bym musiał wracać, to do tych prezencików i tych znaczków magika. To jest tyle, do czego bym musiał wracać. Nie mam zaufania do tego dołu, więc tam nie pójdę. Tam zresztą u góry też nic nie ma, bo byśmy się chyba nawet tam nie dostali. Chociaż
Spróbować zawsze można. Nie, nie dostalibyśmy się. W ogóle co to jest za ten? To jest jakaś gumka oklejona brokatem? Chyba tak. Bo tak zawsze miałem rozkminę, co to dokładnie jest. Może ktoś z was wie. Zapewne Capybar będzie coś wiedział w tej sprawie. I na Capybara w tym wypadku liczę. O, i to jest bardzo dobre zastępstwo. Zamiast tej temperówki możemy sobie skakać po tych sprężynkach. I oczywiście życia natracimy przy okazji. Bo jakżeby inaczej. Okej, skoro zebraliśmy znaczek magika, to teraz liczę na to, że będziemy mieli wszystkie klatki oraz 100%. Jeżeli będzie inaczej, to się troszeczkę zdenerwuję. A jak ja się zdenerwuję, to nie będzie zbyt kolorowo. Co ja dzisiaj taki odpalony jestem? To pewnie dlatego, że jest ładna pogoda i w sumie jest 1 sierpnia. Jeszcze tylko miesiąc wakacji, moi drodzy, jak wy to przeżyjecie? O właśnie, jeszcze zjadłem dzisiaj pyszne spaghetti. O, ho, ho. To dlatego jestem taki odpalony. I dlaczego Rayman nie chce się złapać? To jest dobre pytanie. Rayman! I skaczemy do góry. Rayman! No! Mówiłem? Okej, żyćko mamy, a żyćko fajna sprawa. Checkpoint. W ogóle wszystko dobrze się nagrywa, co nie? Tak, to tylko jak zwykle u mnie są te czarne paski u góry i na dole, nie wiedzieć czemu. Ale na szczęście na OBS-ie i na nagraniu tego nie będziecie widzieć. Bo ja tak o to zadbałem. No dobra, to co, lecimy tam do góry, może tam będzie prezencik. Nie pogardziłbym, chociaż tam jest, widzę, że złota pięść. I to tyle w sumie, nic szczególnego tutaj nie ma. Może nam się uda też życia nadrobić, fajnie by było, nie powiem, że nie. Kuźwa mać! Tam coś było u góry. Dobra, ginę. Bo ja nie mogę tak. Ja tak łatwo się nie poddam. Tam u góry widziałem życie jest. Ale może prezent też i będzie. Więc jeszcze raz. Ale przynajmniej dłużej porobimy ten poziom z tą fantastyczną muzyczką, która leci w tle, bo naprawdę to jest jeden z najlepszych soundtracków. Zaraz obok tematu muzycznego z tego Space Mama Crater. No, ten soundtrack, który ostatnio wam mówiłem, co dużo razy leciał w wersji na Game Boy Advance. Praktycznie był takim motywem przewodnim w wersji Game Boy Advance. Ło, kurde! To było trochę przerażające, nie powiem, że nie. O, to jest właśnie najlepsza muzyczka z całego Picture City. Najlepszy soundtrack. Wiedzieli, kiedy go puścić. A tło, które jest w tle, to normalnie, kurde, Picasso. Dosłownie. Co tutaj jest? A, tylko Tinks tęczowy. Rainbow Tinks, kurde. Okej, na razie nic nie ma, co wskazywałoby na to, że coś pominąłem! Czemu tak chamsko mi zespawnowaliście, kurde, tego myśliwego? Co ja wam takiego zrobiłem? Proszę mi odpowiedzieć, natychmiast. Tam u góry nic nie ma, nie widzę przynajmniej. Przynajmniej mam teraz zdrową taką, nie wiem, ciekawość, bo... Co innego byłoby, gdybym, kurde, ciągle ginął i zastanawiał się, ej, dlaczego w sumie zginąłem? Przecież mogło tam coś być. O, na przykład tutaj mamy literkę P, jak...
pałka. Pałka za pałka. Logiczne. Dobrze, więc teraz do góry. Tutaj oczywiście tak jak w normalnym Raymanie była pięść. Tutaj nic nie zmienili. Trochę mi się to nie podoba. Ale okej. Co ja dostałem? Przecież już mam, kurde, moc latania nieskończonego. O co tutaj chodzi? Chyba, że coś innego dostałem. Coś... O, o, o. Tutaj widzę, że troszeczkę zmienili. Że tutaj ołówki się tak same naprowadzają na Raymana. I lecą sobie w... No... W którym chcą kierunku? Dwa razy nadziany przez ołówek. Co jest? Pędzelek, nara. Okej, dokej. O nie, tylko nie to. Ja tego nie lubię w normalnym Raymanie jedynce. Tutaj trzeba będzie tak mega w inteligentny sposób wycelować i... Dosłownie pikselka po pikselce trzeba będzie jakoś tam doskoczyć. Dobrze, mam nadzieję, że żaden z tych Tinksów nie aktywował jakiejś tajnej klatki czy coś. Bo trochę byłoby to smutne. Że tutaj się antytunek nie pojawił, to mnie w ogóle zastanawia. O kurde! To musieli mi tutaj dojebać końcówkę, co nie? O kurde! Dobra. Prawie wszystko mamy, prawie. To teraz prezencik i wszystkie klateczki. Będziemy mieli poziom zrobiony na 100%. Okej, okay. Tutaj widzę, że się nie odbijamy tak jak na początku sekcji w Pencil Pentathlon. Ja się mogę założyć na 100%, że tutaj gdzieś będzie prezent schowany. O, oczywiście charakterystyczne no, czyli nie na język polski. Dla osób, co nie wiedzą, to tutaj będzie taka jeszcze przy okazji w tym let's playu lekcja angielskiego. Jakkolwiek to brzmi. A widzę, że jednak tutaj dalej są te gumki, które... W sensie... Dalej jest ten sam patent, że jak źle skoczysz, to potem gumka cię wybije na samą górę. Okej, można i tak. Więc spróbujmy raz jeszcze. Straciłem w sumie 13 życie, więc tak jakby pechową liczbę straciłem, ale... Zobaczymy. Mam na razie 6 punktów zdrowia. To jest całkiem sporo. Będę musiał w końcu zawitać do tego sklepu magika. Nie powiem, że nie. Tylko jak to zrobić, żeby tam spaść? To jest dobre pytanie. Jak my to zrobimy? Dokładnie tak! No kurde! Tylko teraz... No właśnie, zrób to w taki... Klasyczny, piękny sposób. Dokładnie tak. Coś tu mamy. Literka P. I tylko tyle, literka P, nic więcej. O, dobrze, że pozbyli się tej sekcji, Jezus Maria. Dziękuję, kurde, Bogu normalnie, że pozbyli się, chociaż... Może nie do końca się pozbyli, ale... Trochę ułatwili tę sekwencję, to mogę im powiedzieć. Aha, czyli do prezenciku albo do klatki się nie dostaniemy, ponieważ potrzebujemy... No właśnie. Wchodzenia po tym czymś, po tym drążku. A żeby to odblokować, prawdopodobnie musimy pokonać Picture City, czyż nie? Powiedzcie, że tak. No, na razie powiem szczerze, że idzie całkiem spoko. Parę tam faili oczywiście się pojawiło. Sprawdźmy, co tutaj będzie.
Wow. To mi się podoba, bardzo mi się podoba. A tam byśmy pewnie się musieli... Nie. W sumie gdybym nie poszedł samą górą, to pewnie tutaj bym musiał skoczyć. Logiczne. Aha. I to koniec, Pencil Pentathlon. Nie mamy ani prezenciku, ani klatki ostatniej, więc podejrzewam, że klatka ostatnia była tam, w tamtym miejscu, jak nie w tamtym miejscu, to była gdzieś indziej, albo prezent tam był. Kij wie w sumie. Ale dobra, ponieważ odcinek jest dosyć krótki, to jeszcze wejdźmy, odwiedźmy sobie tego magika i... Albo nie, czekajcie, kurde, back to map. Przecież to u Betilli można było kupić jakieś tam upgrade'y z tego, co pamiętam. Aha, dobra. To tu już mamy to. The shop, o! To co, pokupujemy sobie troszeczkę. Mogę sobie tutaj żyćka kupić. Literka P. O! To bym mógł sobie kupić. Jakieś skiny do Raymana. A, i okej, to tyle. Więc sprawdźmy może... Nie, to nie tutaj było, to było w ekstrasach. Możemy sobie teraz ubrać Blue Raymana, Vortex Sight, Heavy Metal Sight, Lockjaw Sight. Ja bym sobie zagrał na razie normalnym Raymanem. Mimo co. Czyli ta, 63 klatki mamy ogólnie zniszczone, nice one. Ładnie. Bardzo mi się to podoba. No dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Może, nie wiem, nagram jeszcze jeden na zapas, kto wie, kto wie. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana Redemptione i nie tylko. Trzymajcie się i elo.